Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa. Slava tebi, Kriste, riječi Božja. Gospodin s vama. Pan z vami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: czemu go nie pojmaliście? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swego domu. Oto słowo Pańskie. Draga bracio i sestre, drodzy bracia i siostry, dzisiejsza liturgia stawia przed nami część z siódmego rozdziału Ewangelii Jana, który mówi nam o tym, że Jezus wnosi podział wśród ludzi, bo jedni rozpoznają w Nim proroka i Mesjasza, a z drugiej strony mamy tych, którzy wątpią. Bo zgodnie z Pismem Mesjasz nie miał przyjść z Galilei. Mianowicie Galilea w tym czasie była pod wielkim wpływem pogan, ludzi, którzy się tu wprowadzili. I mieszkańcy nie przestrzegali nakazów i przepisów. Dlatego nie był to obszar, który wskazywałby na prawdziwe pojawienie się Mesjasza. Nie wgłębiając się w kontekst czasu i informacje historyczne, naszą uwagę dziś wieczorem możemy zatrzymać na stosunku faryzeuszy do samego Jezusa. Ewangelia jasno nam mówi, że oni za wszelką cenę chcieli odsunąć Jezusa. Dlaczego? Bo nowość i moc Jego Słowa przyciąga ludzi, bo nowość i moc Jego Słowa ogarnia serca ludzi w ten sposób, że choć często w pełni Go nie rozumieją, mimo to pragną trwać w Jego bliskości. Jeżeli trochę się zatrzymamy i zastanowimy, zobaczymy, że taką lub podobną dynamikę przeżywamy my w naszej codzienności w minionych dniach. Jak wiele pytań bez odpowiedzi, jak wiele nie rozumiemy, ale tylko blisko Niego odnajdujemy pokój, nadzieję i pociechę.
I bez względu na to, jak bardzo się oddalimy, czy błądzimy w przestrzeniach naszych pragnień i potrzeb, w momencie pokusy i burzy, mimo to szukamy Jego. Przychodzimy do Niego i to nie przypadkiem, lecz podążając za śladami tej głębokiej tęsknoty, która jest odciśnięta w naszym sercu. To ślady miłości, która nas tworzy, kształtuje, która nas uświęca. Miłości, która nieustannie przyciąga nas do siebie, pragnąc prowadzić nas drogą zbawienia. Tak jak powiedziałem przed chwilą, celem faryzeuszy było odsunięcie Jezusa. Jakie to jest interesujące. Absolutyzują swój cel. Nie zostawiają miejsca na to, aby ktoś powiedział coś innego, a co dopiero, by coś zmienił. Dlaczego? Ponownie odpowiedź możemy znaleźć, gdy zastanowimy się trochę nad naszym życiem religijnym. Często największą przeszkodą w rozpoznaniu Boga w naszym życiu jest właśnie to, że myślimy, iż wystarczająco znamy Boga i nieustannie chcemy przywiązywać Go do naszej wiedzy, to jest do naszych form. Ale Bóg jest czymś o wiele więcej. Bóg nie jest tym, który jedynie spełnia nasze pragnienia, lecz tym, który przede wszystkim wypełnia swoje obietnice. I to tę obietnicę, że pozostanie z nami aż do skończenia świata. I dlatego w tych dniach swoje modlitwy kierujemy do Boga, aby Jego Królestwo swoje nakłonności. Daj mi łowim było wysławione w naszym życiu i aby poprzez trudności w życiu, rozpoznawanie naszej nędzy i bezsilności, byśmy poznali moc Jego łaski, miłosierdzia, Jego wszechmocy, które uzdalniają nas wbrew naszej kruchości i słabości. Aby być gotowym przebaczać i służyć innym, miłować, przebaczać i służyć innym. To jest Wielki Post. Nie czas umartwiania się, lecz czas ożywiania i uzdalniania bezpłatnie otrzymanych darów, by żyły w naszej codzienności. I Jezus nas tego uczy. On sam upada na kolana i myje nogi swoim uczniom. I jeszcze mówi, dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili sobie wzajemnie. Miłość żyje dzięki pokorze. Prawdziwa i szczera miłość upada na kolana, służy i w tej posłudze nie czuje się upokorzona, lecz wręcz przeciwnie. Całkowicie spełniona. Tak więc Wielki Post nie jest tylko czasem wyrzeczeń, lecz przede wszystkim czasem, gdy miłość ma swoje wymagania. Miłość, która chce być miłowana. Miłość, która pragnie stać się częścią naszego codziennego życia, naszej mowy, naszych relacji i działania. Dlatego spróbujmy i my w tym czasie dać znaczenie temu wszystkiemu, co dzieje się wokół nas, ale nie w taki sposób, że właśnie my musimy odkryć tajemnicę tej pandemii, lecz zanurzając się w milczeniu i głębi naszego serca, abyśmy właśnie tu sami rozpoznali i spotkali piękno już przeobrażonego świata. To piękno objawia nam się i w słowie życia, i w pocieszeniu, w każdym spotkaniu z innymi, a ponad wszystko w tych dniach rozpoznajemy ją w radości służenia.
Jesteśmy dumni, patrząc na naszych lekarzy, którzy ryzykują swoje życie, by ratując innych. Jakże jesteśmy dumni, patrząc na tych, którzy tak samo myślą i współpracują dla dobra innych. Głośno odbiły się echem słowa z Włoch o starszym kapłanie, który zrezygnował z własnego respiratora, aby ocalić życie młodego człowieka. Wszystko to, bracia i siostry, pokazuje nam, że wbrew ciemności w tych dniach odnajdujemy tak wiele światła i wiele bodźców, by rozmyślać o naszym własnym życiu religijnym. Dlatego w tym czasie, gdy mamy czas dla siebie, jako zadanie domowe, spróbujmy znaleźć czas na spotkanie z samym sobą i z innymi i odkrywać wszelkie piękno, które nosimy w swoim wnętrzu, a które z czasem, z jakiegoś powodu, zostawiliśmy gdzieś z boku. I odkrywając to, co piękne, spróbujmy to przymnożyć. Przymnóż swego czasu dla rodziny. Przymnóż różne gesty miłości. Przymnóż piękne słowa, które z pewnością są miłe każdemu sercu. A przede wszystkim pokochaj swoje życie i kroki, które uczyniłeś do tej pory. I nie bój się tak iść, bo jedynie tak Wielki Post będzie czasem prawdziwego chodu, który doprowadzi nas do światła i piękna Wielkanocy. Na tej drodze nie jesteśmy sami. Na tej drodze uciekamy się pod obronę błogosławionej Dziewicy Maryi, która swoje macierzyństwo w historii przez stulecia okazuje nieustannie poprzez potężne orędownictwo. Dlatego prośmy ją, pośredniczko i orędowniczko nasza, pojednaj nas ze swoim Synem. Polecaj nas swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.